Cześć, tu Agata. Dzisiaj kolejny abstrakt namalowany dla kobiety. Jest to dziewczyna. Jakby to powiedzieć? Określę ją zaczarowana. Niech nazywa się zaczarowana. Jak widzicie, kolory, które tutaj dominują, to jest granat, niebieski, błękit. Ten najciemniejszy kolor, który jest w tym takim wirze na środku, to też jest granat. Środek tego wiru jest wypełniony złotem, jak i też te zawirowania wiru też są złote i granatowe i niebieskie. Mamy tutaj biało-niebieskie, biało-błękitne drzewa. Tych drzew jest 10. A na środku wiru powstały takie wyspy, krzaczki, jakby ktoś chciał je inaczej nazwać. Wypełnione białą farbką, takie małe listeczki są zrobione. Ja zaraz zrobię zbliżenie i Wam pokażę, jak one wyglądają. One są robione pędzlem, to nie jest flamaster. Tutaj na tym obrazku nie ma ani grama białego, ani innego flamastra. To jest tylko farba i pędzel. Można tutaj coś ciekawego zobaczyć. O, tu widzicie w dolnym lewym rogu. Ja tutaj zobaczyłam taką łódź wikinga i jedną osobę siedzącą w tej łodzi. I ta łódź po takim łuku, po wodzie zbliża się tutaj, jest taki budyneczek, taki jakieś wejście do portu. No tak sobie to wyobraziłam i takie coś tu zobaczyłam. Tu wcześniej, zanim namalowałam te wysepki, to tu Wam pokażę palcem. O, tu był coś w rodzaju byka. A tu stał taki pan, który jakby strzelbą strzelał tutaj do tej osoby. No ale w trakcie malowania pan, który strzela, został zamalowany. No i ten byk też został zamalowany. To się wszystko oczywiście dzieje w trakcie malowania. To nie są zamierzone jakieś postacie czy ruchy pędzla, to wszystko leci intuicyjnie, abstrakcyjnie. Pokażę jeszcze tutaj góry. To takie zamaszyste ruchy. Zmieniam, przemalowuję, jak mi coś nie pasuje. Ale zawsze wiem, kiedy obraz jest skończony, mam takie poczucie, koniec, o, skończyłam. Że już nic więcej nie będę zmieniać. Nadaję moim obrazom tytuły. Kiedyś wcześniej, jak malowałam, to nie nadawałam tytułów, tylko się po prostu z tyłu podpisywałam, pisałam datę, gdzie to zostało namalowane. O, usiądę. A teraz właśnie nadaję im tytuł. Obraz jest z tyłu podpisany. Oczywiście pójdzie do oprawy w białą rameczkę. Polecam. Można u mnie oprócz obrazu zamówić oprawę. Najtańsza oprawa to jest drewniana ramka biała. Najlepiej te prace wyglądają w białej ramie. Pokryte to jest plexi, nie szkłem, więc jest troszeczkę lżejsze. No i oczywiście stąd cena jest tańsza. A można zamówić samą pracę, właśnie taką malowaną na papierze akwarelowym. Chciałam Wam powiedzieć, że ja maluję dopiero od 2 lat. Moje pierwsze obrazki były takie bardzo proste, takie, uczyłam się różnych technik, każdy obrazek jest inny. Ja właściwie jeszcze nie czuję, że ja mam jakąś konkretną technikę i styl, który jest ulubiony. Bardzo często zmieniam te techniki, w zależności dla kogo maluję. Może być tak, że kilka obrazów maluję w podobnej technice, a po jakimś czasie przyjdzie jakaś jeszcze inna osoba i te obrazki zaczynają wyglądać zupełnie inaczej. Także
One nie są takie identyczne, że ja na przykład maluję jakimiś określonymi kolorami, czy w określony sposób, że na przykład do farb zawsze muszą być flamastry, bo tak jak widzicie, tutaj nie ma wcale flamastrów, wszystko jest udekorowane białą farbką. Chętne osoby oczywiście, które chciałyby mieć taki obrazek dla siebie pod zamówienie, zapraszam, proszę wysłać wiadomość na Messenger. Konto na Facebooku Wedik Agata Gallery. Umówimy się co do szczegółów. Zapraszam. A na dzisiaj dziękuję i do usłyszenia. Cześć!